Hej, hej, tu Syndrom Trzeciej Kwarty, piąty odcinek jubileuszowy, okrągły. Bardzo się cieszymy, za nami wielkie chwile, bo jesteśmy po inauguracji Ekstraklasy w Wałbrzychu. Dużo emocji, dużo mamy przemyśleń i od tego myślę zaczniemy, Dominik. Wałbrzych znowu nie zawiódł, pełna hala ludzi, działo się. Działo się, witam serdecznie słuchaczy i widzów, jesteśmy z Michałem z wami po raz kolejny i tak jak Michał mówi, działo się bardzo dużo, wracamy do Ekstraklasy, mówiliśmy sobie po ilu dniach ostatnio, ponad 5000 dni, a więc no szmat czasu, a tak naprawdę jak sobie policzymy, kiedy do Wałbrzycha wraca Ekstraklasa, to jest więcej przecież niż 15 lat, bo my graliśmy w Świebodzicach, więc to jest tak naprawdę no 20 lat, 1995 rok, prawie 19 lat, tak? Tak, ale wtedy też warto powiedzieć młodszym kibicom, że wtedy nie graliśmy pod nazwą ostatni sezon Górnik Wałbrzych, tylko Śnieżka Aspro Świebodzice. Właśnie, a więc jaka to jest w ogóle historia, no, tak? No, jeszcze może graliśmy się Świebodzicach, później wcześniej graliśmy w Wałbrzychu jako drużyna podobno ze Świebodzic, ale tak. Więc rok 94 tak naprawdę, więc no to jest równo 20 lat. Dobrze mówię? 30 lat. 30 lat. To tak. Jest 30 lat, to jest dopiero nieprawdopodobna historia. No ale już przenosimy się tym wehikułem czasu do teraźniejszości. Górnik King, porażka 72-82 w tej pierwszej kolejce. Była szansa ten mecz wygrać, Michał, z Kingiem. Górnik miał swoje okazje, bardzo długo trzymał się w grze. My też mamy różne spostrzeżenia na to spotkanie, bo oglądaliśmy je na żywo oczywiście z hali, tak. Ale później także oglądaliśmy je w telewizji i to trochę spowodowało, że mieliśmy zupełnie inny obraz spotkania. Tak, ja w nowej roli oglądałem w zasadzie to spotkanie, bo miałem akredytację, mam akredytację, że tak powiem, media i mogłem to obejrzeć z parkietu, z poziomu parkietu całkiem inaczej to wygląda. Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy, jest dużo, widać te emocje, widać wysokość tych ludzi, że ci koszykarze, to są mega atletyczni sportowcy. Nie było widać dużo takich rzeczy, które zobaczyłem właśnie w telewizji na chłodno, kiedy odpaliłem sobie ten mecz i moja perspektywa tego meczu się dużo zmieniła, bo czemu tak? Pytałem dużo osób, mówili, kurde, mimo to, że przegrany, to super zagraliśmy mecz. Ja czułem jednak taki niedosyt. Mówię, kurde, taki aż super mecz może nie był. Ale się okazało, że jak zobaczyłem go jeszcze raz, to naprawdę ten mecz zabrakło niewiele, żeby tego naszego wicemistrza i byłego mistrza ukuć. No tyle, jakie ty masz, Dominik, spostrzeżenia? No przede wszystkim Alterik Gilbert, tak? Mówiliśmy sobie przed programem o nim, że gdy oglądaliśmy spotkanie na żywo, on w ogóle nam nie imponował, nie trafiał wielu rzutów, nie kreował kolegów, tak tam się wydawało z trybun, że on gdzieś jest bardzo nieskuteczny, że gra pod siebie trochę, że te jego akcje pod kosz są nieskuteczne, ta penetracja nie wychodzi, ale potem patrzymy w statystyki, 8 asyst Gilberta, co prawda 0 na 6 za 3, ale były takie momenty, kiedy on kreował kolegów, gdy wchodził pod kosz, odgrywał do Wyki, do Kulki, czy też do Patona, oni kończyli akcję, zdobywali punkty, głównie dzięki Gilbertowi i on był też chwalony na Polsacie przez komentatorów, na Polsacie tak. Sport, więc zupełnie ten obraz spotkania jest inny. Ja też z doświadczenia dziennikarskiego mogę powiedzieć, że oglądanie spotkania z dołu, właśnie z tej perspektywy przy samym parkiecie wcale nie jest takie idealne, jak wszyscy myślą, że najlepsze tak naprawdę miejsce do oglądania spotkania to jest moim zdaniem ten pierwszy rząd na wysokości wałbrzyskiego kotła. Wszystko widać. Gilbert miał piorunującą pierwszą połowę, tak naprawdę King nie miał na niego recepty, łamał pierwszą linię obrony i z tego kreowały się pozycje, czy to na obwodzie do rozrzucenia, czy to do zawodników podkoszowych. Tak naprawdę, czy to bronił go Andy Mazurczak, czy bronił go ktoś inny, to Gilbert sobie nic z tym nie robił, a jak dochodziło do tak zwanych mismatchy, czyli po zasłonie miał wysokiego gracza, to atakował mocno kosz i to było widać, to było kreowanie naszych zawodników i z tego przeważnie były punkty i dzięki temu mega utrzymywaliśmy się w tym meczu, mimo to, że chyba w minutach byliśmy oczywiście mniej na tym prowadzeniu w całości meczu, ale kurczę, w trzeciej kwarcie prowadziliśmy 4-5 punktami. Tak, z wicemistrzem Polski, tak, to robi wrażenie. No i kilku zawodników mogło się podobać. Darek Wyka, który przychodził do Wałbrzycha jako taki zawodnik po naprawdę słabym sezonie w Legii, gdzie on rzucał
poniżej 20% za 3 i co w meczu Górnika w tym debiucie? Dwie trójki trafione, tak. A więc to był ten stary, dobry Dariusz Wyka, chyba jeszcze z czasów Arki Gdynia, gdy potrafił trafić z dystansu, no ale też Todrick Gołczer, tak? Bardzo fajne miał momenty, no taki człowiek highlight, tak? Bo były momenty, gdzie on zablokował dwa razy, prawda, pod koszem, potem zdobył punkty w kontrze za 3, biegał bardzo fajnie do tej kontry, trafiał też z dystansu, nie wszystkie rzuty oczywiście, ale te trójki były ważne. Tak, i jeszcze to, co ważne o Todriku, no to, że on też jest świetnym obrońcą. To, tego czasami nie widać, bo my się skupiamy na ataku, a to jest kapitalny obrońca, który bardzo pracuje w defensywie. Todrick jest mega silnym zawodnikiem, widać to po jego muskulaturze. Żyje meczem przede wszystkim, to jest człowiek, który żyje meczem. Ta atmosfera, która panowała u nas w Wałbrzychu, jest dla niego po prostu jakby stworzona. Oglądaliśmy kiedyś highlightsy tam z ligi rumuńskiej, w której był w ostatnim roku, no tam te trybuny świeciły pustkami, a tutaj po tych dwóch trójkach w drugiej połowie walił się w klatę, że tak powiem, nakręca, kibice są z nim, no niesamowity, ile zbiórek w ataków na samym początku, te wszystkie takie nietrafione rzuty on zbierał, dobijał, blok na Olku Dziewie, no tak. To tak jak powiedziałeś, świetny obrońca, mimo to, że on nie jest jakimś super wysokim graczem, też nie jest może jakimś mega skorszym zawodnikiem, ale ma tą czutkę, ma to wyczucie i Todrick, jak ja to nazwałem, jest dla mnie takim Batmanem, Batman come save the day i on był, prawie nas uratował w tym momencie, ale no niestety doświadczenie zawodników Kinga w ostatniej kwarcie, w zasadzie w drugiej połowie ostatniej kwarty, no dało się odczuć i dało się odczuć brak tego pomysłu na akcję, bo w drugiej połowie trener Miłoszewski już troszeczkę inaczej starał się bronić Gilberta. Gilbert kozłował, czasem raz miał taką jedną akcję, że kozłował 24 sekundy, nie wiedział, co ma zrobić z piłką, oddał rzut z zamkniętymi oczami, gdzieś to się nie udało, więc tych sposobów na rozgrywanie gry w ataku Górnika trzeba będzie szukać więcej, ale wiemy, czym to jest spowodowane. Dokładnie, wiemy dokładnie, jak to wygląda. Wiemy, że zabrakło Ajka Smitha, który tutaj mógłby wnieść naprawdę dużo z ławki, mógłby być tym drugim rozgrywającym. Drugim rozgrywającym był tak naprawdę Oleg Wiśniewski, który odbył tylko jeden trening z drużyną przed tym, jak zadebiutował. Todrick Gołczer mówił o atmosferze na hali, gdy zapytałem go o to na konferencji prasowej, jak ocenia ją w skali od 1 do 10, powiedział, że na 11, że to było fantastyczne, ale według mnie 11 na 10 to trochę wyglądał James Woodard w tym meczu, no bo on trafiał z czystych pozycji, trafiał mnóstwo tych rzutów. Mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku, że ten Woodard to się nie nadaje, tak. Że on miał świetne statystyki w mocnej lidze tureckiej, że w Polsce tego nie widać. Super pucharze tam, super pucharze, ze Śliwkę chyba miał jakby... Nie było go widać. Tak, kudłował, a u nas w Wałbrzychu mu się chyba to powietrze spodobało, no bo trafiał rzut za rzutem, był bardzo skuteczny, ale musimy sobie powiedzieć pewnie o tej końcówce meczu, no bo te ostatnie 4 minuty były tragiczne w wykonaniu Górników, bardzo długo wyglądało to naprawdę fajnie, ale tak jak mówiłeś mi jeszcze przed programem, na 5 minut przed meczem byliśmy przecież bardzo blisko Kinga. Tak, byliśmy bardzo blisko Kinga. Wydaje mi się, że po prostu... 5 minut przed końcem spotkania. Tak, zabrakło przysłowiowego pomysłu, bo tak jak mówiłem, Gilbert troszeczkę się już tam wyczerpał w pewnym momencie, było ciężko. Oleg Wiśniewski, tak jak wspomniałeś, no... wszedł na boisko w tak zwanym crunch time, gdzie było 6 punktów bodajże chyba przewagi dla Kinga i słabo to wyglądało. Nie było pomysłu na kreowanie gry z jego strony, ale domyślam się, czym to jest spotęgowane. Może troszeczkę ta rotacja powinna inaczej wyglądać, może powinien być wcześniej, a jednak Gilbert powinien te ostatnie 5 minut jakby nie schodzić z parkietu. Wyszło jak wyszło. Może w innych spotkaniach to będzie troszeczkę innego doświadczenia, ale tam też szereg innych błędów popełniali zawodnicy. Maciek Bojanowski nadepnął na linię, takie juniorskie błędy, gdzieś tam niecelne rzuty takie, które powinny wpaść i najgorsze jest to dla każdego trenera, że zamiast my zdobyć łatwe punkty, te punkty były szły w kontrze. Nie wiem, czy pamiętasz, jedna z ostatnich akcji to była wręcz ośmieszająca, bo 2-0 tak naprawdę Chad Brown wychodził z Andy Mazurczakiem, Chad podał mu tą piłkę dwoma rękoma, Andy rzucił po prostu prostego layupa rodem z Ligi Młodzika i to już było widać, że Górnik nie ma sił, nie ma pomysłu, jak to dalej rozgrywać. Później
na ostatnie tam 2,5 minuty, kiedy zmiana była Olka Wiśniewskiego, Gilbert dostał taką dosyć poważną czapę od Olka i myślę, że tutaj troszeczkę też zgasł. Mhm. Zabrakło po prostu tego cwaniactwa w samej końcówce. Tak, a masz może wrażenie, że trener Adamek boi się ryzykować? Bo na przykład spotkałem się z opinią, że Krzysiek Jakubczyk nie wszedł na parkiet, a może on by się przydał, żeby trochę coś odmienić w końcówce. Okej, okay, nie grał, cały mecz był odstawiony w rotacji, ale może jakby wszedł, byłaby jakaś akcja w końcówce na niego, może on by rzucił za trzy, może on by pobudził zespół, bo tych trójek nam brakowało w końcówce. Nie wiem, czym to może być podyktowane, ale Krzysiu jest weteranem, więc z niejednego pieca chleb jadł, tak naprawdę koszykarskiego i myślę, że ciężko też wypuścić gracza na ostatnie 3 minuty, gdzie ważą się losy meczu. Czemu wcześniej nie grał, nie mam pojęcia. Mhm. Czy tam są jakieś kontuzje, właśnie, czy są jakieś inne rzeczy, czy nie był gotowy do gry. Akurat słabo, bo jak nie mamy tego Ike'a Smitha, Ike, jeżeli będzie grał, to co pokazał w sparingu z Gliwicami, nie jest rozgrywającym typowym, ale da więcej spokoju niż Gilbert. Gilbert to jest taki zawodnik bardzo energetyczny, jak ja to mówię, taki struś pędzi wiatr i to ma jakby dwie strony. Czasem to będzie niosło, ale czasem to niestety będzie miało odwrotny skutek i tutaj te łatwe punkty z drugiej strony po właśnie jakichś blokach czy jakichś takich niepotrzebnych, trudnych rzutach czy stratach, to się Gilbertowi na pewno będzie przydarzało, no bo to jest zawodnik tego typu, ale jest mega, mega efektowny. No zabrakło na pewno kogoś doświadczonego w samej końcówce, żeby tą grę uspokoić. Tak, tak. Omówiliśmy sobie to spotkanie, ale musimy sobie też wrócić trochę do jego początku, no bo tak. Przecież tam też dużo się działo. No, jeszcze przed początkiem spotkania Rafał Glapiński otrzymał taką pamiątkową paterę od prezesa Polskiej Ligi Koszykówki Łukasza Koszarka. 456 meczów w barwach górnika Rafała Glapińskiego. On też występował bardzo długo w Wałbrzychu. Debiutował jako 16-latek, 1998 rok do 2009 roku w Ekstraklasie. Później zmiana barw, 4 lata był poza Wałbrzychem, wrócił w 2013 i do 2020 występował w Górniku. Co ciekawe, występował na każdym szczeblu rozgrywkowym jako gracz biało-niebieski. To jest bardzo ciekawa statystyka, rzadko spotykana naprawdę w skali krajowej. No i to jest taka legenda klubu, o czym na pewno wiemy. On zakończył karierę 4 lata temu, trochę w pandemii, tak? No bo on w tym sezonie tak. pandemicznym zagrał ostatni sezon, później nie było okazji mu podziękować i dopiero wrócił jakby na takie podziękowania w grudniu chyba 2020 roku, był mecz z Dzikami, pamiętam, ale ta hala jeszcze nie była pełna, byliśmy ciągle w okresie pandemicznym, były podziękowania ze strony klubu, był prezes Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki, wtedy w Akwazdroju, a teraz jakby jeszcze raz został doceniony Rafał przez Łukasza Koszarka. Tak, ja mam dosyć mieszane uczucia jakby z tą kwestią, abstrahując od tego, że Rafał jest moim przyjacielem, wrócę jeszcze do tematów. Jesteśmy w Ekstraklasie, jesteśmy w czołówce. Co krok powtarzamy, jakie mamy super tradycje koszykarskie w naszym mieście i tak jest i tego nic nie zmieni. Powtarzamy to, czy to będzie jakaś liga szkolna, czy to będzie turniej streetballa, czy to będzie Ekstraklasa. Ludzie dopisują, ludzie przychodzą. Mamy się czym chwalić, mamy dwa mistrzostwa Polski, mamy Puchar Polski PZ Kosza w 2014 roku, te banery wiszą. Kłóci się ze mną z moimi przekonaniami, że mamy baner, jeden baner, gdzie uhonorowanych zostało 7 wspaniałych, to była super inicjatywa Arka Chlebdy bodajże tak. i Mateusza Zborowskiego w tym wszystkim, tu trzeba ich pochwalić, cała ta ceremonia była super, nie wiem czym było podyktowane to, żeby wkładać ich na jeden baner, okej, okay? To było 2 lata temu, my mamy to za sobą, mamy Ekstraklasę, każda koszulka powinna wisieć osobno, mała, duża, nieważne. Zespół Kinga, który przyjeżdża do Wałbrzycha w skali historii z koszykówki w Polsce, jest klubem do Górnika naprawdę dużo, dużo, dużo mniejszym z osiągnięć z tego, znaczy z osiągnięć jakby z tej tradycji, która była. Myślę, że dla każdego zawodnika, który przyjeżdża z zewnątrz, zobaczenie tych wszystkich koszulek, że one wiszą, że to jest, przyjechali do poważnego ośrodka szkoleniowego, do klubu szkoleniowego,
to za dużo powiedziane na dzień dzisiejszy, ale że to są zawodnicy, którzy tutaj grali, to są reprezentacji Polski, to są gościowie, którzy dali po 90 punktów na mecz, to trzeba uhonorować, to trzeba zapamiętać, no to tego mi brakuje, to gdzieś się gubi. No i mieliśmy taką świetną okazję, gdzie w nowożytnej koszykówce Rafał jest taką ikoną, postacią, bo tak jak powiedziałeś, grał na tych szczeblach od młodzieżowych, od młodzika tak naprawdę po ekstraklasę, tyle lat zdzierał kolana, zdzierał to wszystko, dostał jedynie paterę i tak naprawdę nie było tego klasycznego zawieszenia tej koszulki. Oczywiście te koszulki powinny być co mecz jakiegoś tam zawodnika. Chwalmy to, chwalmy się tym, niech inni nam zazdroszczą. Ja jestem tego typu, Rafał Glapiński. Statystyki mierzone od sezonu 2003-2004, jest pierwszy w osobistych, 917 punktów, piąty w zbiórkach, 971 zbiórek, pierwszy w asystach, prawie 1300 asyst w przechwytach, również pierwszy, więc w tej nowożytnej koszykówce jest to człowiek, który bardzo dużo zrobił dla Górnika na każdym szczeblu i to trzeba pokazywać, tym musimy się po prostu chwalić, że my to mamy i my jako ośrodek szkoleniowy z takimi tradycjami jestem za tym, żeby to było. Może uda się, może będzie jeszcze okazja na to, ale te koszulki, ostatnio zawieszali koszulki w hali stulecia Adama Wójcika i Mieczysława Łopatki. Też było mi trochę dziwnie, czemu osobno, bo to dla każdego jest osobne święto, tak? Te koszulki dwie były. Tak, można było to rozdzielić. Można było to rozdzielić. Marketingowo, prawda? Marketingowo, tak, że coś takiego jest, trzeba ludziom pokazywać, walczymy o koszykówkę, walczymy z innymi sportami. Róbmy to. Dokładnie. Mówiliśmy o wychowankach, więc był też drugi wychowanek, który był trochę w centrum wydarzeń podczas pierwszego meczu. Był to oczywiście Damian Durski, który rozegrał w Górniku ponad 300 spotkań. To oczywiście nie jest ta skala, co Rafał Glapiński, ale też Damian bardzo zasłużył się Górnikowi. Był MVP finałów pierwszej ligi w poprzednim sezonie. No bez niego tego awansu do Ekstraklasy na pewno by nie było. Damian opuszcza Górnika, przeniósł już się do SKS-u Starogard Gdański, zadebiutował już w nowej drużynie. No a my mamy też myślenia na temat jego odejścia. Czy to dobre posunięcie, czy to złe? No nie ma tutaj tak naprawdę jasnej, klarownej odpowiedzi, czy ten krok jest dobry, czy nie. Ja sobie tak, Michał, myślę o Damianie, że to jest taka sytuacja, gdzie ludzie komentują odejście Durskiego, że to niektórzy komentują jako rozważni, a niektórzy jako romantyczni. Rozważni to są ci ludzie, którzy mówią, że Damian jest za niski na ekstraklasę, że to nie jest jedynka, że to jest raczej gracz na dwójkę, ale właśnie nie ma tego size'u, nie ma tego rzutu, że on trochę nie pasuje pod względem zwykłych umiejętności technicznych do tej ligi, że on się w niej nie przebije, bo po prostu nie ma odpowiedniego jakby zaplecza koszykarskiego. To są ci rozważni, którzy mówią, że no Damian jednak w pierwszej lidze okej, też nie był wielką gwiazdą, był graczem solidnym, ale to też nie był zawodnik, który rzuca po 20 parę punktów w każdym meczu, który robił nieprawdopodobne wrażenie, ale są też ci romantyczni, którzy mówią, że to jest chłopak z charakterem, z wielkim sercem do grania, to jest chłopak z Wałbrzycha, stąd my go znamy, my go tutaj bardzo sobie cenimy i takich ludzi potrzebujemy, by budować klub w Ekstraklasie. Ludzi stąd, ludzi, którzy są kojarzeni z Górnikiem przez lata. On od młodzika przecież w tym Górniku grał, więc no takich ludzi kibice chcą widzieć, przychodzić na mecze nie dla Patona, nie dla Gilberta, tylko właśnie dla Damiana Durskiego. Nawet jeżeli on zagra 7 minut w meczu, a nie 37, to ludzie przychodzą dla niego, bo wszyscy go tutaj znają, kojarzą, identyfikują się z nim, więc no trudno tutaj wyważyć, czy to jego odejście jest dobre, czy nie. Ja jeszcze pozwolę sobie zacytować słowa Damiana na Facebooku, które on przekazywał po tym swoim odejściu. Zwrócił się wtedy do kibiców, on powiedział wtedy: nie ukrywam, że brak większej roli w zespole za bardzo mnie męczył. Każdy zawodnik chce być ważną postacią na boisku i przyczyniać się do sukcesów drużyny. Decyzja o zmianie klubu była dla mnie bardzo trudna, ale wierzę, że to kolejny krok w mojej karierze. Zabieram ze sobą wiele wspaniałych wspomnień, które nigdy nie znikną z mojej pamięci. Twój komentarz, mi. Mi jest bardzo ciężko dojść do tej sytuacji, bo nie było i nie ma tutaj idealnego rozwiązania i wytłumaczenia tej całej sytuacji. Tak jak ze wszystkich sytuacji są plusy i minusy. Ja bardzo szybko spotkałem się z Damianem po tej decyzji, bo w piątek rano pojechałem na Akwazdrój. Rozmawiałem z nim. On to bardzo przeżył i to myślę, że przeżywa to do dzisiaj. To jest chłopak stąd, tak jak mówisz, cowboy stąd, górnik stąd, z Wałbrzycha i ciężko było mu się pogodzić. Aczkolwiek
mówisz o tych realistach, tak? Rozważnych. Rozważnych, którzy mówili, słuchaj, mamy sezon, wróćmy rok wcześniej, mamy sezon pierwszej ligi, Damian Durski gra, ma odgrywać niszową rolę w porównaniu do Hana. Han gra po 35 minut, Damian gra też 5-10 minut maksymalnie. Tak? Też wszyscy mówili, za mały, nie ma lewej ręki, nie ma rzutu, nie ma tego, nie ma tamtego. Albo grywał więcej, ale jako dwójka, prawda? Albo grywał więcej jako dwójka, ale jako dwójka, no bez tego rzutu, powiedzmy, bez jakiegoś takiego, nie było to. Nagle odchodzi Francis Han, nie mamy co zrobić, wyciągamy rękę do gościa, który zrobił po prostu, nie wiem, no nie można zrobić planu ponad 100%, ale zrobił go po prostu w 100%. Przetarł oczy niedowiarką i według mnie ta szansa mu się należała. Ta szansa mu się należała, żeby zagrać, tak? Mhm. Tylko teraz, czy 3 minuty w kwarcie dla Damiana to będzie spełnienie jego marzeń? Czy to będzie rozwój jego kariery? Czy on ma zadowalać ludzi, którzy są na trybunach? Czy siebie, ma patrzeć na siebie? Na swoją grę, to jest chłopak, tak? Który ma 27 lat. Też pamiętałem, to nie jest 20-latek. Tak, i tutaj mówię, nie ma idealnego rozwiązania. Bardzo tylko ktoś mi tam powiedział, czy z Damianem, czy bez, i tak byśmy, czy to wygrali, czy przegrali tyle samo mecz, powiedzmy, że w tym wszystkim, że on byłby w składzie, to byłoby super dla zespołu, nic by to jakby nie zmieniło, w sensie takim, że nie zdobylibyśmy Mistrzostwa Polski, jak on by był w składzie, powiedzmy, nie? Ale to dobrze wizerunkowo. I wracamy do tego, czy to Damianowi by pasowało. Sami wrzuciliśmy go na konia, na księcia, tak? Wałbrzycha, powiedzmy, koszykarskiego, tak. I on z niego szybko jakby spadł, ale on podjął sam tą decyzję. On podjął sam tą decyzję. Ja mówiłem, szkoda, że to się w czerwcu nie wydarzyło, żeby nie było tego wszystkiego. Tak. Mamy, ile mamy przykładów, tak? Wszyscy zawodnicy, w większości dobrzy, którzy zdobywają promesę do ekstraklasy, nie grają, tak? Przykład Czarnych Słupsk, Kordalski zdobył, tak? Był czołową postacią, czołowym rozgrywającym wtedy w pierwszej lidze, to było 2-3 sezony temu, gdzie Czarni Słupsk zrobił awans. No i co potem? Trener się nie zmienił, bardzo podobna sytuacja, i Adrian też zdecydował, że odejdzie, i bodajże chyba do Turowa z Gorzelec, gdzieś tam chyba został, sam się w grudniu, czy się zesłał, czy sam, czy jakby to, abstrahując od tego, i tyle. Sytuacja, ale czy by się Damian, czy skreślając go na dzień dzisiejszy, w sensie takim, że nie wiem, no gościu nie wychodzi na dwa sparingi. Nie wiemy też, co się działo na treningach. Tak, tak. Czy nie dawał rady, czy odstawał. No skądś ta decyzja musiała być. Skoro trener Adamek wcześniej mówił, że nie widziałby go, nie widzi tego zespołu bez niego. Tak? Trener Adamek jest bardzo racjonalnym człowiekiem, więc to na pewno była decyzja też przemyślana pewnie z obu stron, ale no też trener widział, jak ta sytuacja się przedstawia, nie widział większych minut dla Damiana, on by pewnie zostawił w składzie Durskiego, tylko że sam Damian nie chciał pewnie tych 5 minut, tak? Dokładnie. Andrzej chciał go w składzie. Tak? I może to się by gdzieś przyniosło na szatnię. Nie wiemy tego, nie wiemy tego, ale z drugiej strony może być tak, że życie pokazuje, tak jak pokazał w pierwszej lidze, wiadomo, to jest inny poziom, ale ja widzę Damiana w tym meczu z Kingiem, gdzie wali dwa baseny, jak ja to mówię, z pełną parą, trafia jeden na dwa rzuty, hala eksploduje. Bo są jakieś momenty, wiesz, sportowe, i są takie momenty, które... Są te iskry, które ponoszą. Iskry, które dadzą komuś innemu jeszcze energię, tak? I to przeniesie się jakby... Nie dowiemy się już tego. Nie dowiemy się już tego. Możemy jedynie życzyć powodzenia Damianowi w tym wszystkim. Bardzo będę mu kibicował, bo prywatnie też jest moim kolegą, ale w tym wszystkim mam nadzieję, bo to jest też dla niego nowa rola, na pewno nie będzie miał łatwo. Tak, Damianowi życzymy oczywiście powodzenia. Ja jeszcze tylko podsumuję to spotkanie z Kingiem w ten sposób, że na trybunach podobno było 1943 kibiców, co jest czwartym wynikiem pierwszej kolejki Orlen Basket Ligi. Na pierwszym miejscu Zasta Zielona Góra, tutaj ponad 3,5 tysiąca widzów na trybunach. Na drugim miejscu Arka Gdynia, 3022 kibiców. Na trzecim Czarni Słupsk, 1999 kibiców. A więc Górnik już jest w czołówce, jeżeli chodzi o widzów. Oczywiście Anwil Włocławek grał na wyjeździe, więc pewnie tutaj byłby też wysoko, podobnie jak Śląsk Wrocław, no ale jesteśmy tutaj zdecydowanie w czubie jako
jako biało-niebiescy pod względem frekwencji. To tyle, jeżeli chodzi o mecz. Tak, ja bym jeszcze, Dominik, poruszył sprawę Olka Wiśniewskiego, który tak naprawdę też w tym wszystkim troszeczkę wszedł w te buty Damiana, znaczy wszedł w buty Damiana. No, jest na pewno bardziej nominalnym rozgrywającym i odbywał mecze nawet w europejskich pucharach, gdzieś tam przybywał na parkiecie, więc to doświadczenie na pewno ma większe. I tak jakby nie chciałbym, żeby ludzie skreślali go od początku za tą samą sytuację i winili go za tą sytuację, jaka była, tak? Bo jeżeli byłby za kogoś innego, może byłoby inaczej. Dzisiaj chłopak dostał naprawdę gorące krzesło, na którym musi się utrzymać. Po jednym treningu wyszedł. Dla mnie troszeczkę jakby, znaczy, nie wiem, jakby Ike Smith grał, czy by tyle Olek dostał minut, ale w tym wszystkim, no, jest dzisiaj biało-niebieski, musimy dać mu szansę, musimy dać mu jakiś kredyt zaufania, jest to zawodnik młody, niech gra, niech zdobywa dla nas jak najwięcej punktów, asyst, czy czego sobie tam chcemy. Historia się napisała. Dokładnie, niech Olek pokaże, na co go stać. To jest chłopak z Poznania, który dorastał koszykarsko w Gliwicach. No, tak, wszyscy go kojarzą z wychowankiem Śląska. Tak, a to jest chłopak, który zaczynał w baskecie Poznań, później GTK Gliwice, medale mistrzostw Polski, bardzo utalentowany gracz w swoim roczniku, wielkie sukcesy w koszykówce młodzieżowej, no ale musi to teraz przełożyć na tą koszykówkę seniorską. My już przenosimy się do zapowiedzi spotkania sobotniego, 12 października, godzina 17:30. Górnik zagra na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza, z drużyną MKS-u, którą, no, tutaj też eksperci wskazują trochę na walkę o utrzymanie. Pamiętam Grzegorz Szybieniecki, obecnie z krainy NBA, wtedy jeszcze Superbasket, on zrobił ten ranking przedsezonowy. Mówiliśmy sobie, że Górnik jest 13 w tym rankingu, a na ostatniej 16 pozycji był MKS, więc on naprawdę nie widział tego zespołu. Gdzieś... No to są nasze mecze teraz właśnie. Tak, to są nasze mecze tutaj właśnie z tego rankingu i to będziemy zgoła innej roli, jeżeli będziemy patrzeć na to. No ale ta kolejka pokazała, że... Że naprawdę, że łatwo nie będzie. MKS w pierwszej kolejce pokonał 77-68 faworyzowaną Legię Warszawa. To było spotkanie wyjazdowe dla MKS-u na Bemowie. Tam, no, naprawdę niespodziewane zwycięstwo. No i też Legia, trzeba sobie oczywiście powiedzieć, grała bez Evansa, podstawowego rozgrywającego. Andrzej Pluta junior, dużo minut, wiele minut na parkiecie. On jednak nie zagrał dobrego spotkania. Miewał swoje problemy na pozycji numer 1. Za to zespół MKS-u zagrał bardzo, bardzo zespołowo. 5 zawodników, co najmniej 10 punktów lub więcej w meczu. Najlepszy strzelec Matias Markusson, zawodnik o wzroście, uwaga, 220 cm. On w tamtym meczu 16 punktów, 9 zbiórek. No i będziemy zaraz sobie mówić pewnie więcej o tych pineskach meczowych, ale jeszcze może powiedzmy sobie trochę o tym MKS-ie, no bo to jest zespół, który nie ma wielu kibiców. To jest drużyna, która długo nie była w ogóle interesująca. Dopiero w poprzednim sezonie to się zmieniło, gdy ten Katalończyk Boris Balibrea przeniósł się właśnie do Zagłębia Dąbrowskiego, został trenerem ekipy MKS-u. Ja mam też ciekawą historię, jeżeli chodzi o młodzieżowy zespół MKS-u Dąbrowa Górnicza, bo pamiętasz ten turniej z 2013 roku kadetów, gdy U16 była ta rywalizacja, Górnik walczył awans do finałów Mistrzostw Polski, turniej był w Wałbrzychu i MKS Dąbrowa Górnicza też wtedy był na tym turnieju. Oni też nie weszli do finałów, ale była tam taka sytuacja, że pamiętam Michał Stopiński, który wtedy też był speakerem na tamtym turnieju, zapowiedział drużynę MKS-u Dąbrowa Górnicza jako zespół z Górnego Śląska. I to jest coś, czego nie możesz robić, jeżeli mówisz o MKS-ie Dąbrowa Górnicza, bo oni są bardzo wyczuleni tam na tym punkcie. Zresztą chyba Michał korzystał z moich notatek wtedy, więc jakby to była moja wina, ja się do tego przyznaję. Pamiętam, przed którymś spotkaniem jeden z tych młodych chłopaków, 16-letnich, podszedł do Michała i powiedział mu, no przepraszam, zapytał go, przepraszam, czy to pan wczoraj komentował, był speakerem tego naszego meczu? Tak, no bo my to nie jesteśmy z Górnego Śląska, tylko z Zagłębia Dąbrowskiego. I to jest coś, co dla nas, Dolnoślązaków, nie jest jakieś oczywiste. Tak. Natomiast tam, jeżeli powiesz, że ktoś z Sosnowca jest z Górnego Śląska, no to to jest po prostu największa możliwa obraza i tego nie można przekraczać. Wracając do trenera Balibrei, bardzo ciekawa postać, 36 lat, młody szkoleniowiec z Barcelony, pracował w czwartej lidze hiszpańskiej, później w drugiej lidze szwedzkiej, awansował do pierwszej ligi szwedzkiej, tam sobie wyrobił nazwisko, został trenerem pierwszej reprezentacji Szwecji, to już jest zakończony rozdział, ale pracował
tam z tą kadrą. Taki trener bardzo innowacyjny, o czym sobie zaraz powiemy więcej. On też mówi na przykład ostatnio w podcaście Michała Winiarczyka, jest taki podcast, który można znaleźć na Spotify. On opowiadał, że szczerość z zawodnikami to jest podstawa, że on chce mieć takie zdrowe relacje ze swoimi koszykarzami i on mówi, że jesteśmy na tej samej łodzi. Po prostu jeżeli ja nie będę szczery, nie będę wymagający przede wszystkim od siebie, no to nie mogę wymagać nic od swoich zawodników. Więc to jest człowiek, który naprawdę twardo stąpa po ziemi. W trakcie poprzedniego sezonu choroba jego mamy spowodowała, że on musiał opuścić Dąbrowę Górniczą na 3 tygodnie bodajże. Pojechał do chorej mamy, do Hiszpanii, ona niestety zmarła. Wrócił potem do Dąbrowy Górniczej i kontynuował sezon w MKS-ie. Jest na kolejny sezon z tą drużyną. W okresie przygotowawczym ten zespół grał w Chinach. Bardzo nietypowy kierunek. Tam 4 spotkania, 2 mecze z Brunswickiem, mocną drużyną z Bundesligi i 2 mecze z ekipami z Chin. Ekipy z Chin pokonane, porażki z drużynami z Brunswicku. Tam MKS się przecierał. Były problemy z jednym Amerykaninem, który doznał kontuzji. Trzeba było rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Były zmiany w składzie, więc już bardzo wcześnie. A my teraz będziemy sobie MKS-a widzieć w starciu z drużyną Górnika. Tak. Ja wrócę jakby do twojej pierwszej myśli. Mamy zgoła inny mecz na wyjeździe, wiadomo, i teraz tak z takiej gorącej atmosfery, gdzie zawodnicy też nie są do końca jeszcze, mówię, to jest sam początek sezonu i teraz jedziemy w sumie, może i nie, do pustej hali, całkiem inaczej się gra. Tylko około 200 sprzedanych karnetów w Dąbrowie Górniczej. Tak, a hale mają chyba tam nawet większą od naszej. Przekonam się na pewno o tym, bo jadę na mecz w sobotę i będziemy przy następnym odcinku mogli zrelacjonować, jak to wyglądało z parkietu. Ale mówię, ta liga tutaj, jeżeli chodzi o te rzeczy takie kibicowskie, no nie jest jakby do końca sprecyzowana. W jednej stronie może paraliżować, z drugiej granie przy pustych trybunach i to kiedyś żeśmy o tym rozmawiali, najgorzej się gra przy pustych trybunach, to jest po prostu dla graczy bardzo, 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 bardzo źle, bardzo trudno się gra. No zobaczymy. To są te mecze, które są dla nas najważniejsze, bo są to drużyny, wiadomo, to jest też początek, ale tutaj domniemamy, że mniej więcej podobna jakość zawodników, jakich my mamy, jakich ma Dąbrowa i pożyjemy, zobaczymy. No, tak jak mówiłeś, trener Hiszpanii, ta drużyna w zeszłym roku zdobywała bardzo dużą ilość punktów, grają bardzo ofensywną koszykówkę. W tym roku mają zaciąg właśnie szwedzki, o czym mówiłeś. Tak, to na pewno są naleciałości tego, że trener w Szwecji i tam sobie był trenerem kadry. Zobaczymy. No, tak. Gigant 2,20. No ja nie widzę u nas takiego zawodnika jak na dzień dzisiejszy. Jest najwyższy Darek Wyka, który ma 2,9, który jest mega twardzielem, ale Joshua Patton już wzrostem na 2-3 bodajże, tak. Pozycję numer 5 nie grzeszy. Tak, meczowe pineski to jest coś, co musimy sobie powiedzieć przy starciu z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Jest kilka wątków, które należy poruszyć. Przede wszystkim sytuacja pojedynku między Sulejmanem Baumem i Alterykiem Gilbertem. Będziemy też mówić o 2 wieżach. Właśnie o jednej z tych wież wspominał Michał. Szwedzki ślad, o tym także powiemy sobie za chwilę więcej. I jeszcze mamy wątki tak jak ognisty Ray, czyli Ray Cowles, o którym też należy wspomnieć. No i jest też efekt księcia. Czy ten efekt będzie, czy nie? O co chodzi? O tym za moment, ale jakby od początku zacznijmy sobie od tego tematu szwedzkiego śladu, bo o tym już troszeczkę tak, mówiłeś. Tak, potknąłem. Tak, Boris Balibra był trenerem reprezentacji Szwecji, stąd ma bardzo dobre związki z koszykarzami z tamtej części Europy, no i przede wszystkim właśnie ten Mattias Markusson, który wyglądał bardzo dobrze w pierwszym meczu. To jest chłopak, który gdzieś tam balansował między pierwszą i drugą ligą francuską. W drugiej lidze francuskiej wyglądał bardzo dobrze, w pierwszej tam 4 punkty na mecz, nie najlepsze statystyki, grał też w Czechach, w Opawie, w czołowym klubie Obieży czeskiej. Świat. Tak, w lidze czeskiej wyglądał bardzo dobrze, dobre średnie, no ale teraz chce się pokazać w Polsce i tym jego zmiennikiem na pozycji numer 5 jest doświadczony Adam Łapeta, 217 cm wzrostu. 2 wieże, które grały też obok siebie w meczu z Legią przez 2-3 minuty, co było kompletnie zaskakujące dla komentatora Radosława Spiaka w Emocjach TV, ale też i dla mnie oglądając to spotkanie, no bo jednak jak często oglądamy dzisiaj takie zestawienie. Komentator Spiak powiedział nawet, że to chyba jedyna drużyna w Europie, która jeszcze tak gra na 2 wysokich,
2,17 plus i to są zawodnicy, którzy, uwaga, nie rzucają z dystansu, oni nie rozciągają gry. Tam jest obrona drop. Hiszpańskie koszykówki. Tak, tak. To jest zupełnie jakieś innowacyjne podejście do koszykówki. To są zawodnicy, którzy gdzieś tam na switchach się trochę gubią, bo są wielkie gabaryty, oni muszą być gdzieś nisko w obronie, więc nie ma tam pomocy wysoko w defensywie. Gdzieś tam stoją pod koszem, rozciągają ręce, rozciągają dłonie, czy też ramiona i próbują bronić. To oczywiście może być tutaj przewaga szybkości po stronie Górnika, no ale czy te dwie wieże znowu zaskoczą, no bo Adam Łapeta oczywiście wchodził z ławki, nie był tak wyrazisty jak Markusson, ale to też jest ciekawa postać, bo on przecież grał w Arce Gdynia kiedyś, Mistrzostwa Polski, kadrę się ociera, bardzo doświadczony gracz, ocierał się o kadrę, grał w Lidze Litewskiej, grał w Rytas Wilno, w poważnym klubie tamtejszej ligi, no i tu może być ciekawie. Może być ciekawie, ja też tak patrzę na nazwiska jakby Dąbrowy Górniczej, taki zawodnik jak Maciek Kucharek, który był w zeszłym roku trochę na tryoucie, czy dwa lata temu w Kotwicku Obrzeg, był w pierwszej lidze, wcześniej był chwilę w Stali Ostrów, bo byłem osobiście na tym treningu, to było dwa sezony temu. I później, mówię, miał takie jakieś minuty w Ekstraklasie i tutaj patrzymy na mecz i czy to jest zasługa trenera, który postawił na zawodnika, no 11 punktów, no to jest, gdzie zawodnik, mówię, tak samo Załucki, 10 punktów, też gracz z przeszłością w pierwszej lidze, zdobył awans z Sokołem. Gdzie był gracz co najwyżej takim solidnym, to nie była gwiazda w pierwszej lidze. Tak, w Stali Ostrów też tam nie błyszczał, grał, więc tym więcej miał mecze, gdzie miał naprawdę tą minuty na parkiecie ograniczone, a tutaj proszę bardzo. Tak, Załuski świetnie wyglądał w Chinach, w tych meczach sparingowych, tam rzucał po kilkanaście punktów, nawet powyżej 20, a więc wyglądał tam bardzo dobrze, no ale teraz ta piłka siłą rzeczy będzie rzadziej w jego dłoniach, no bo jest przecież ognisty Ray Cowles, który wraca do Polski, to tak naprawdę zostaje w Polsce, bo w poprzednim sezonie grał w Legii Warszawa, prawie 10 punktów średnio w każdym meczu, miał dwuletni kontrakt w Warszawie Ray Cowles, ale zrezygnowano z niego, pojawił się nowy trener, nowa wizja, trener Skellin nie widział Cowlesa w stolicy, no i ten szukał klubu, to jest chłopak, który zresztą grał w Legii wcześniej, bo grał dwa sezony wcześniej w Legii, w międzyczasie na Węgrzech, w mocnym klubie Falco Sombeteli, a więc to jest przede wszystkim strzelec, za 3 punkty, nie jest to może najlepszy obrońca, ale jeżeli on zostanie niekryty na dystansie, gdzieś na obwodzie, no to są wtedy na pewno problemy dla Górnika. No znamy jakby... Też w Spójni, tak? Stargard był wielkim strzelcem. Rea Cowlesa jakby z polskiej ligi, on ogólnie się mocno zadomowił w Polsce, bo jak czytałem jego wywiad na polskim koszu w zeszłym roku, to mocno chciałby w tej Polsce zostać, więc wydaje mi się, że ma tutaj rodzinę i... Tak, jego bodajże partnerką jest była reprezentantka Polski Angelika Stankiewicz. Tak, i próbuje się tutaj osiedlić, więc to dla mnie to jest mega wartość dodana, że tacy zawodnicy jakościowi, którzy wiemy jak grają, nie ma tego przeskoku, że bierze się, że tak powiem, przysłowiowo, może brzydko to zabrzmi, ale kota w worku, wiemy co po nim się spodziewać. Ray Cowles, tak jak powiedziałeś, no świetny strzelec. Ja mam taką anegdotkę, bo pisałem do niego w marcu, czy przyjedzie na Alcatraz, bo jak zobaczyłem jego wywiad, mówię, może jak chce być, a ja bardzo lubię takich zawodników, bo on chce poznawać tą polską tradycję, mówię, przyjedź, zobacz, trochę poczujesz się jak w Stanach Zjednoczonych, taki klimat ci podłapie, jak Thomas Kelaci czy Raymond Nelson, więc oni tutaj naprawdę się czuli dobrze. No i taką mamy krótką, wałbrzyską tą, ale to na pewno zawodnik jest shooter, który albo rzuci 30 punktów, albo nie będzie wpadało, podobnie jak z Udartem, tak? Tak. Jego na pewno trzeba będzie pilnować. Dokładnie, wspominasz o shooterach, no i tutaj tych shooterów trochę nie było na pozycji numer 1. W Górniku mówiliśmy o Gilbercie, tak. 0-6 z dystansu, natomiast Sulejmane Bom, ten pierwszy rozgrywający MKS, to podobny gracz, też na szybkości wchodzący pod kosz, ale też pudłujący na potęgę z dystansu. 1-10 w meczu z Legią z dystansu za 3 Sulejmane Boma. On też musi wyglądać lepiej w ofensywie w tym meczu przeciwko Górnikowi. No na pewno tutaj trener Balibra by życzył sobie, żeby Bom wyglądał z dystansu tak jak Chris Czerapowicz z GTK Gliwice w tej pierwszej kolejce. Czerapowicz też świetnie wyglądał w sparingu z Górnikiem. Tak. I to jest przyjaciel Borisa Balibra i Balibra w tym wspominanym przeze mnie podcaście powiedział, że to jest jedna z najlepszych osób, jaką w życiu poznał. Także te relacje Czerapowicz-Balibra są bardzo silne.
więc no, zobaczymy, jak dalej będzie Czarapowicz wyglądał w sezonie. My skupiamy się na Bohumie, na Gilbercie, ale też na efekcie księcia. Nowa postać w MKS-ie Dąbrowa Górnicza, podpisany dosłownie wczoraj, nowy zawodnik, Prince Ali, no bo Prince, czyli książę. Zobaczymy, czy ten książę nam zaskoczy. To jest chłopak, który gra na pozycji numer 2, 190 bodajże 3 cm wzrostu, 28 lat. Ostatnio grał w Egipcie, a więc no, kompletnie nam kierunek egzotyczny, bardzo egzotyczny, ale słuchaj, Michał, co było wcześniej. Druga liga Burgos w Hiszpanii, okej, druga liga hiszpańska, silna, ale nie robi na nas wrażenia, ale sezon 2022-2023 grał w Granadzie i w Fuenlabradzie. To jest ekstraklasa hiszpańska, to jest liga ACB i we Fuenlabradzie, uwaga, średnio 13 punktów na mecz w lidze hiszpańskiej. Czyli gość z takimi statystykami z miejsca powinien być liderem MKS-u, tak, przynajmniej jeżeli chodzi o zdobycze punktowe. Tak, tak. No tutaj takich zawodników, że tak powiem, z miejsca troszeczkę się obawiam zawsze, bo nigdy nie wiadomo, co po nich... Nie można go wyskautować, tak? Nie można go wyskautować, nie wiadomo, jak zafunkcjonuje w takich warunkach polskich na samym początku. Z reguły mogą być to super mecze. Później w drugą stronę, ale tak jak sam mówisz, po statystykach, jakie osiągał w mocnych lidze, w drugiej najlepszej lidze świata, czyli w lidze ACB, no to tutaj jestem troszeczkę pełen obaw, ale to mam nadzieję, że mu ten mecz nie wyjdzie po prostu. Tak, nie? To też jest chłopak po uczelni UCLA, bardzo silna uczelnia w Stanach, a więc taki przeskok z Los Angeles trochę do Dąbrowy Górniczej. Tak, może go to troszeczkę zaskoczyć. Tak, bo to były ciepłe kierunki, wersji. Tak? Była tak. Hiszpania, był Egipt i nagle znowu ta Polska. I nagle Polska, inaczej. Nie wiem ile stopni w sobotę mamy. Możemy, Kuba, sprawdzimy to, ile stopni mamy w sobotę. Miejmy nadzieję, że będzie zimno i może mu się nie... Nie, oczywiście żartujemy. Mówię, każdy chwyta się o 14 stopni, to dużo. Tak, reżyserka podpowiada. Podpowiada 14 stopni. Tak jak powiedziałem, te mecze na samym początku dla nas jako klubu tutaj Beniaminka będą bardzo ważne. Nie potoczyło się to tak, jak się miało potoczyć przez kontuzję, trochę tych sparingów było odwołanych, więc nie jesteśmy też do końca mocno przygotowani. Joshua Patton nie grał za dużo tak z zespołem. No, tutaj pokazał się, rzucił bodajże 9 punktów. Miał niezłe momenty. Wydaje się, że jest troszeczkę też pod grą, musi jeszcze zobaczyć, jak to wygląda. No poczekamy, zobaczymy. No, dla mnie Dąbrowa Górnicza będzie takim bardzo poważnym sprawdzianem. Tak, no to też rotacja Polaków jest na naszą korzyść. No nie możemy się bać MKS-u, bo kadrowo nie wyglądamy na pewno gorzej, jeżeli chodzi o Polaków. Jest przecież Kulka, jest Wyka, jest Bojanowski. Tak. Po drugiej stronie mamy w pierwszej piątce Marka Piechowicza jako tego Polaka, więc to nie jest jakiś wybitny gracz, tak. Ale to jest człowiek związany z Zagłębiem Dąbrowskim, człowiek stamtąd. Za Łuski mówiliśmy, że trochę takie nowe życie u trenera Bali Brei, Kucharek podobnie. Zobaczymy, czy on będzie w stanie utrzymać tą dobrą dyspozycję. O Łapecie mówiliśmy. Jest też Szymon Ryżek, który wraca po bardzo poważnej kontuzji do koszykówki. To jest chłopak, który był kiedyś bardzo blisko Górnika, z tego co wiem jeszcze w trakcie rozgrywek pierwszoligowych. Jest jeszcze jeden zawodnik, który był blisko Górnika. Tak, i to jest ostatni chyba w rotacji, który pojawił się na parkiecie przeciwko Legii, czyli Filip Stryjewski, rozgrywający, rocznik 99, który był naprawdę o jeden mały krok od podpisania umowy z Białoniebieskimi przed rokiem. Teraz jest w Ekstraklasie, w pierwszym meczu w Warszawie 9 minut, nie za dużo. Miał to miejsce w rotacji, no ale po tym, jak Prince Ali dołączył do MKS-u, ja nie spodziewam się, żeby Filip grał więcej, a raczej nie. No właśnie, i tu mamy podobny przykład, jak mamy z Damianem, jeszcze młodszy zawodnik, który grał w zeszłym roku w pierwszej lidze, też nie był może jakimś wybitnym zawodnikiem w DC Pelplin, tak dobrze mówię? Tak. Też wcześniej nie, w Tychach, prawda? Tak, nie jakiś topowy zespół. Zdecydował się na taki ruch. Może też szukał tego drugiego życia. Może ten trener hiszpański, który ma jakąś innowacyjną formę treningów czy koszykówki, znaczy innowacyjną, taka, która jest jakby w Hiszpanii tutaj jakby główną stroną, no to czemu nie zaryzykował? Zobaczymy. Dokładnie, zobaczymy, co się będzie działo w najbliższą sobotę. To przypominamy 12 października, godzina 17:30, Polsat Sport 2 lub też w Dąbrowie Górniczej. Tak jest. Jak Michał, zapraszamy. Śledźcie relacje, postaram się wrzucać jak najwięcej na relacji. Zobaczymy, ile kibiców przyjdzie, ale my musimy się przede wszystkim skupić, każdy, że tak powiem, musi się skupić na swojej robocie. My na swojej zawodnicy, na swojej trenerze, na swojej. Zostawiliśmy mega fajne wrażenie z Kingiem. Miejmy nadzieję, że
ten mecz z Dąbrową będzie nasz. Dokładnie tak. Śledźcie nas na naszym Facebooku Syndrom Trzeciej Kwarty. Tam kolejne dodatkowe treści. Oczywiście także pod hashtagiem S3 Kwarty. Na dzisiaj to tyle. Byli z Wami Michał Bożemski i Dominik Hołda. Dziękujemy bardzo za uwagę i słyszymy się ponownie już niedługo. Cześć. Trzymajcie się. Hej. Hej.